kluczową sprawą było zastawienie w obronie, jak i w ataku. Chcieliśmy wygrać zbiórkę. Myślę, że to było kluczowe, bo w fazie grupowej bodajże przegraliśmy. Chcieliśmy grać młodzieżową koszykówkę, zbiórka, szybki atak i myślę, że nam się to udało i cieszymy się ze zwycięstwa. Rosa jest bardzo nieprzewidywalnym zespołem. Niski zespół, bodajże tam dwóch wysokich i też jest rzucającym zespołem, szybko biegającym. Staraliśmy się jak najbardziej zacieśniać, żeby nie było łatwych punktów spod kosza. Próbowaliśmy wygrać deskę, chociaż to może nam nie wyszło do końca, nie do końca spełniliśmy te założenia, ale pole 3 sekund myślę, że zamknęliśmy odpowiednio i to skutkuje teraz medalem. Było dużo założeń przed tym meczem. Mieliśmy między wszystkimi zamknąć pole 3 sekund, nie dawać prostych rzutów spod kosza. Bronić 1-1, no i dzisiaj nam się to udało. Powstrzymaliśmy WKK na 57 punktach, co jest wspaniałym osiągnięciem. Lepiej nie było tak, że jeden u nas zawodnik rzucał 30 punktów, a reszta się patrzyła jak mu idzie, tylko każdy dołożył od siebie swoją cegiełkę. Kolejnym naszym celem jest awans do pierwszej ligi, utrzymanie pierwszego miejsca w grupie D i przejść play-offy jak burza i awansować do pierwszej ligi.